Jesteśmy w trakcie miasteczka Zdrowia, na które jak widać bardzo licznie przybyli płocczanie. Dlaczego PKN Orlen angażuje się w takie projekty? PKN Orlen w ramach swojej strategii związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu organizuje się w projekty zwłaszcza skoncentrowane wokół społeczności lokalnej, czyli tutaj jest takie miejsce, gdzie działa nasz zakład produkcyjny główny i tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Płocka, którzy wskazali właśnie zdrowie jako jeden z tych aspektów, w które my jako koncern powinniśmy się angażować. Co możemy znaleźć tutaj w trakcie miasteczka? W trakcie Miasteczka Zdrowia, to już jest jego trzecia edycja, możemy znaleźć lekarzy różnych specjalności, którzy udzielają porad dotyczących stanu zdrowia, dotyczących profilaktyki. Są to różnego typu działania edukacyjne. Mamy tak ciekawe urządzenie, jak na przykład kapsuła zmysłów, która pozwala zdiagnozować stan naszych wszystkich pięciu zmysłów. Także jest tu wiele różnych ciekawych inicjatyw i zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby w takich wydarzeniach brali udział, bo to umożliwia szybszy dostęp do lekarzy wielu specjalizacji, do których często są bardzo długie kolejki. Na czym polega program, z którego mogą skorzystać płocczanie, a także mieszkańcy całego powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego? Program, jak sama jego nazwa mówi, to profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych i chorób układu oddechowego. Działamy z projektem od 2019 roku. W ramach tego projektu wskazaliśmy poszczególne ścieżki postępowania dla pacjentów, czy to profilaktyce, czy pacjentów wymagających konsultacji onkologicznych lub leczenia onkologicznego, lub konsultacji pulmonologicznych lub leczenia pulmonologicznego. Również w ramach tego projektu bardzo chętnie chcemy współpracować ze wszystkimi placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również ze szpitalami znajdującymi się na tym terenie. Chcemy uzyskać jak najkrótszą ścieżkę postępowania dla pacjenta, która by skutkowała szybką diagnostyką i jeszcze szybszym leczeniem. Dla każdego pacjenta, który do nas się zgłosi, jest skierowany pod jego opieką, jest koordynator. Koordynator przez te całe procesy i ścieżki przychodzi wraz z pacjentem, jest w stałym kontakcie z pacjentem, komunikuje się, ustalają poszczególne etapy, czy to wizyt, czy badań diagnostycznych. No już etap leczenia to już tutaj bardzo duży i silny udział specjalistów lekarzy naszych. Rozumiem, że skorzystanie z tej infolinii i dalej z pomocy koordynatora przyspiesza czas leczenia pacjentów. Jak bardzo jest to istotne w całym procesie leczenia? Pamiętajmy, że profilaktyka to zapobieganie. Jeśli robimy samoobserwację własnego ciała, coś obserwujemy, coś co nas bardzo niepokoi, zgłaszamy się wtedy do lekarza. Lekarz przydzieli, skieruje na odpowiednie badania i wskaże, co mamy robić dalej. W przypadku tego projektu, jeśli są objawy niepokojące, pacjent samodzielnie również może zadzwonić na naszą infolinię. My wskażemy już w tym przypadku bezpośrednio etapy dalsze postępowania. Jeśli chodzi o profilaktykę, to w przypadku zainteresowania osobą profilaktyką możemy zaprosić daną osobę do nas, do Narodowego Instytutu, gdzie również wykonamy badania profilaktyczne, czy to mammografię, czy cytologię, lub jeśli osoba sobie życzy, wskażemy placówki medyczne na terenie tych trzech powiatów, jak również miasta Płocka, które wykonują badania profilaktyczne.